Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Kilka miesięcy temu do ratusza wpłynął pomysł, by nad Czarną Hańczą stanęły tak zwane kaczkomaty. To urządzenie pozwalające uzyskać pokaźną garść karmy dla kaczek żyjących nad naszą rzeką. Karmienie kaczek chlebem czy bułkami jest niezwykle groźne dla zdrowia tych ptaków. Pieczywo zapycha żołądki ptactwa, nie zapewniając mu wartości odżywczych. Kaczka nie odczuwa po takim karmieniu głodu, ale często ginie z powodu niedożywienia. Białe pieczywo jest na tyle dla kaczek toksyczne, że wywołuje zmiany chorobowe w ptasich skrzydłach. Stawy ulegają deformacjom, które uniemożliwiają prawidłowe ułożenie piór, a to z kolei sprawia, że kaczki tracą zdolność latania. Zawarte w pieczywie składniki rujnują również układ pokarmowy tego ptactwa. Karma znajdująca się w ptasim bufecie zawiera składniki odżywcze, pozwalające kaczkom na zachowanie zdrowia i doskonałej formy. Należy jednak pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Karmy nie można wrzucać do wody. Kaczkomaty posadowiono w dwóch lokalizacjach. Na bulwarach tuż przy moście przy ulicy Bakałarzewskiej oraz przy moście przy ulicy Noniewicza.